Nowa fizyka driftowania, czy faktycznie jest tak wspaniała? Przywrócili wyścigi dragowe z dawnych undergroundów. Sprawdzimy, czy oddali ich klimat tak jak trzeba. Powróciła czarna lista. W jaki sposób trzeba teraz pokonywać bossów? Mamy masę nowych rzeczy kosmetycznych, w tym realistyczne nowe kolorowe dymy spod opon. Czy to wszystko wystarczy, żeby ten Need for Speed w końcu stał się grywalny? Oto moje pierwsze wrażenia z Volume 7, czyli najnowszego update'u do Need for Speed Unbound, który jest inspirowany Need for Speedem Most Wanted, Underground 1 i Underground 2. Ponoć ma być to jakieś takie nawiązanie do Need for Speeda Undergrounda? Okej, co my tutaj mamy? Więc od razu pakiety, żeby kupić pakiety. Ale wiesz co, ja chyba wszystkie kupiłem. To znaczy kupiłem sobie jeden za 44 zł. Premium Speed Pass, Governor Fields for Classic Skills, New Drift and Drag Modes. Właśnie, to jest bardzo ciekawe. I... o! Underground League URL. O, ciekawe, to jest... to były takie wyścigi na lotnisku w Need for Speed Undergroundzie 2 i takie wyścigi na torze. Ciekawy jestem, jak to tutaj rozwiązali. Okej. Dobra, od razu idziemy do online. O, jest sklep. Zobaczmy, czego nie mam. Dopiero kupiłem pakiet za 44 zł. Chyba dałem dupy. Bo to jest ten pakiet taki, jak ktoś wcześniej tych aktualizacji nie ogarnął, wiesz, nie zdobyłeś sobie tych samochodów, czy co. Ja to wszystko mam zdobyte, więc nie powinno mi się to w ogóle pojawiać, nie? Żebym to kupił, no bo teraz wprowadza mi to tak trochę w błąd. Ale tak, kupiłem sobie ten pakiet, to jest na pewno nowy. Bo to jest do Speed Passa. Nie ma chyba nowych samochodów w pakiecie, tak żebyś musiał sobie kupić. Ale te wszystkie fury, co tutaj są, to mam na pewno. Dobra, czyli wszystko mam. Idziemy. Tak myślę. A, i dostałem Mustanga Dark Horse. To jest ciekawe, bo to jest ten najnowszy Mustang z 24 roku. I to jest wersja Dark Horse, czyli taka chyba najmocniejsza. W Forzie teraz dodali tego Mustanga. Nie, bo mi się myli... Assetto Corsa Competizione, gdzie też dodali tego Mustanga. I do Forzy chyba też, nie? No i tutaj jest. Patrz, ziomek, ja już czekałem na tą aktualizację. Już zrobiłem sobie nawet samochód Rachel. Strasznie mi się podoba ta fura. Często no, nią jeżdżę, mimo że przegrywam. Ale mam frajdę z tego. Jakoś tak, nie wiem. Dobra, go to Speed Pass. Okej, okay, więc i tak muszę jakieś tam poziomy powbijać, nie? Żeby to wszystko odblokować. To spoko. Ale Mustanga Dark Horse'a sobie odblokowałem. No i o, to jest zajebiste. To mi się bardzo podoba, bo nawiązuje do tego heads upu z Need for Speed Undergrounda 2 czy 1. To jest bardzo fajne. Od razu zwróciłem na to uwagę, bo wrzucili na Instagrama rolkę z tymi felgami właśnie. I strasznie mi się podoba styl od ostatniego update'u, czyli od Volume 6, kiedy wprowadzili te właśnie takie animowane felgi z tym Infinity LED, czy jakoś tak to się nazywało, nie? Wiecie, takie felgi. Pokazywałem wam też na odcinku. Fajna sprawa. Okej, okay, co my tutaj mamy? To jest pakiet do tego Mustanga. Dostajemy 3 pakiety, jak kupimy sobie to za 44 zł. O kurde! Ej, to jest zgapione z The Crew 2. To jest zgapione z The Crew 2. Efekt lawy, tak jakby za kołami. Fajne to jest, zajebiście, że dodali do Unbound. Ty, ale czekaj, to jest chyba i spod kół, i z rur wydechowych. Zobaczcie, jakie mamy, jak w Need for Speed Heat. Mamy takie płomienie z rur wydechowych, ciekawe. Łogień, no właśnie, łogień jest zajebisty. Tutaj kolejny pakiet do Mustanga chyba? Tak, body kit, ale powiem ci... Aha, bo tu jest jakiś taki splitter z przodu potężny. Mamy nowe undergroundowe, zobaczcie, rejestracje. Wow, o, lecz czadowy, pa. Tu jest East Siders. Tu mamy znowu pakiet do Mustanga Dark Horse'a. Tutaj już widać takie poszerzenie. Felgi jakie fajne, ty. To są, bo tutaj macie te premium rzeczy, które trzeba sobie tam zapłacić, a macie też te nie premium rzeczy i te są właśnie nie premium. I zobacz, tu masz na przykład felgę, a na tą felgę jest nałożona, jak to się nazywa, blenda jakaś, nie? Która rozmazuje wzór tej felgi. Ja już myślałem, że w tuningu nic by nie zadziałało.
nie zaskoczy, a te animowane rzeczy na felgach bardzo mi się podobają. Nie? Tak, weź sobie porównaj ten tunik w Adner Grandzie do tego, co jest tutaj. O, to jest chyba najbardziej taki hardkorowy pakiet do tego. A nie, czekaj. Underground Drifter Mustang Dark Horse. Okej, okay, to jest jakiś chyba gotowy pakiet albo coś takiego. I tu mamy jeszcze takie felgi. Czy ogień? Ej, ogień z rur wydechowych też się zmienił. No, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Felgi, tutaj mamy... Ale fajna rejestracja. Faktycznie zainspirowali się tym. O, jest Competition Touring, zobaczcie. Taki wagon. Pododawali z Undergrounda jedynki. Patrz, ale te są czaderskie. To są zajebiste felgi. Są taką blendą. Patrz na to. Ciekawe, czy te felgi będą się animować w rytm muzyki? Co to tu jest? Aha, to jest... O, to są neony takie jakby. Ty, patrz! To są neony takie, jak ja mam na tym tym. Na tym Nissanie akurat. Ciekawy ten update. Bardzo ciekawy ten update. Ty, tu jest... O, ale fajne. To jest ten Touring, tylko z bodykitem. Zajebiście wygląda. Czy ja dostanę od razu ten samochód, czy muszę go odblokować, a dostałem teraz pakiet. Ciekawe, czy będzie taki faktycznie ogień potężny. Tutaj mamy coś takiego. Tu mamy bodykit do tego samochodu. Okej, okay, czyli są nowe fury. Ja nawet nie sprawdzałem, co dokładnie dodali. Wiem, że zmienili fizykę driftowania, więc będziemy musieli to obadać. Tutaj mamy Custom Eclipse GSX. Ej, what? To jest ten Eclipse GSX z zwiastuna Undergrounda, jedynki. Z tym malowaniem, z tą taką maską. Ale zajebiste. Zresztą to jest jeden z moich ulubionych samochodów ever, więc strasznie się cieszę. Bo na przykład bardzo lubię ścigać się tym samochodem Rachel. Zajebiste. Tu mamy rejestrację animowaną. Te takie najbardziej bajeranckie, może nie najlepsze, ale takie bajeranckie rzeczy są niestety za hajsy. Ale dzięki temu ta gra żyje, no, za to, że się kupuje te pakiety, prawda? Dobra, tutaj coś mamy takiego. Tu mamy takiego ludzika. Możemy sobie go multiplayer use only, okej. Okay. I tu mamy East Siders, też takie coś z boku. Felgi, tutaj animowane. Wow, okej. Okay. Tutaj mamy coś takiego. Dziwnie wyglądają te felgi, co? Znaczy to jest, są zobaczcie, takie jakby LEDy naniesione na tą blendę. Pod spodem jest normalna felga z tarczą i w ogóle. Tu mamy XP Boost. O, to jest głupie. To już jest trochę przesada. Tu mamy body kit do BM-ki, znowu z jakimś spoilerem potężnym. I tutaj właśnie mamy samochód stunigowany typowo pod drag. Ciekawe. Tu mamy coś takiego. Tutaj tylko ognie się zmieniły. Jestem ciekawy, jak się będzie teraz grało tutaj. Tu mamy rejestrację, tu mamy też... O, o. A jestem pewny, że gracze będą tego używać, ale moim zdaniem to już jest przesada. To się robi takie dekru, nie? W dekru były takie przesadzone rzeczy. Teraz można sobie włączyć ten dym, wiecie, taki normalny, prawdziwy. Nie trzeba używać tego kreskówkowego. Okay, tu mamy coś takiego. Patrzcie, jak daleko od drzwi jest ten neon, nie? Fajnie to wygląda. No i mamy spadochron. No wiecie, to ten hamulec aerodynamiczny. Ciekawe, czy będzie się włączał podczas wyścigu. Teraz dodają opcję, że możesz sobie ten dym spod opon jeszcze dodatkowo zmieniać, nie? Czyli możesz mieć na przykład taki, albo możesz mieć taki, no, zwykły. To ciekawe jest. Myślałem, że będą dodawać więcej tych dymów takich właśnie kreskówkowych. A oni tak jakby od tego odchodzą. Dobre, nie? No, zobaczyli, że ludziom się niespecjalnie podoba ten kreskówkowy dym i wolą zwykły, więc dodali taki. I to są nowe rzeczy. Ja już to odblokowałem, że tak powiem, szybciej. Proszę bardzo, to jest Mustang nowy, Dark Horse. Jest tutaj moc jego rozpisana. 500 koni równe ponad. O, faktycznie są. Ej, czemu nie zwróciłem na to uwagi? Zagadałem się o BMC chyba. No są. Nice. Fajnie to wygląda. Jak dotąd chyba najlepsza aktualizacja, też mi się tak wydaje. Ej, to jest jeden spinner, a było ich więcej? Jest, też coś takiego. Okej, okay, no czyli mamy obrotowe felgi. Tylko muszę mieć, no, wyższy poziom. Mam piąty poziom speedpassa i nawet jak mam kupioną tą premkę, to nie mam do tego dostępu od razu, co mi się podoba. Fajne to jest. Okej, okay, no to zagrajmy. Zmienili sposób driftowania. Chyba sprawdzę to w pierwszej kolejności, bo jestem
jestem bardzo ciekawy. Mam specjalną furkę do driftingu zrobioną. Zobaczę, czy mam w nim jakieś... Ja czekam, aż mi się odblokuje ten efekt lawy spod kół. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. Nic nie będziemy zmieniać. Samochód jest gotowy do driftingu. Zobaczę tylko jeszcze, czy pojawiły się jakieś nowe opcje, jeśli chodzi o tuning, ale zobaczmy na opony. O! Jest coś. Mamy Tires Drift Pro. Drift Pro Tires Needed for Drift Pro Event. I nie mogę sobie ustawić nic, jeśli chodzi o drifting, więc dziwnie. Okej, zobaczmy zawieszenie. Zawieszenie jest takie, jakie było, ale opony się zmieniły. Hamulce. A, bo ja tutaj mam samochód zrobiony tak, żeby nie przekraczał klasy S. Ale czy będą one tak normalnie działać? Gdzie jest czarny dym? Nie wiem, może dodadzą. Okej, no to mamy gotowe. To teraz sprawdźmy, jak się będzie driftować. Ja myślę, że będzie kiepsko z tym driftowaniem, powiem szczerze. Jakoś nie czuję tego, żeby w EA Games ktoś zrobił to dobrze. Tak, wygląda na to, że te opony będą miały swój handling, no. Wychodzimy z garażu. Drifting, drifting, o co tu chodzi? Dobra, to jest moja fura driftowa, zrobiona z tymi nowymi oponami. Wow, o kuźwa, ty! Co jest? Ty, ale zajebiście! Jest tak jak w tych starych undergroundach, autentycznie! Weźcie te opony, nie musicie nic kupować, żeby sobie te opony zainstalować do auta. Wow, jest znaczna poprawa. Do tej pory driftowanie w Unboundzie wyglądało tak, że jechałeś na wprost i musiałeś robić na ręcznym jakieś takie sztuczki. Nie było mowy w ogóle o tym, żeby zrobić taki płynny drifting jak teraz. Teraz sobie normalnie operujesz gazem. Okej, ręczny. Ręczny mam pod X-em, nie? Operujesz sobie normalnie gazem i fura płynnie śmiga. Tak jak wiesz, na jakichś modach, nie wiem, w GTA 5. Gdzie się teraz fajnie driftuje? W Fordzie na przykład, nie? Nie ma... Wszystko jest takie, wydaje się intuicyjne po tych dwóch ślizgach, które zrobiłem. Wow! Normalnie sobie operujesz, jak puszczasz gaz, fura zwalnia, zaczyna łapać trakcję. Na kierownicy raczej bym nie próbował, ale wiesz, na padzie jest, myślę, że bardzo fajnie, jak na razie. Nad tą furą długo siedziałem, ona jest zrobiona typowo pod drifting na tamtych ustawieniach, na tamtych oponach. Patrz, i tutaj mamy jakieś takie serpenty, a ja będę chyba całego live'a driftował dzisiaj. Bo jest naprawdę miodnie. Odpalajcie Unbounda, pobierajcie aktualizację i sprawdźcie sami. W ogóle nie chcę używać nitra ani nic. Patrz. W końcu zrobili to tak, że jesteś w stanie zrozumieć, co się z samochodem dzieje. Do tej pory było to niemożliwe praktycznie. Ja się nauczyłem driftować w taki sposób, żeby dobrze to ogarnąć i tam w zawodach driftingowych wygrywałem. Ale było to tak głupie, tak beznadziejne, że mało kiedy na te zawody wbijałem. A teraz... Wow, szok! Patrz, tutaj sobie wyhamowałem przed autem. Jeszcze chcę jedną rzecz sprawdzić, bo wiesz, jak jesteś w ślizgu i potrzebujesz czasami dłużej gdzieś polecieć, to sobie zaciągasz ręczny, żeby tym bokiem jeszcze tam trochę ślizgnąć, nie? Zobaczę, czy też tutaj tak to działa. Akurat jedziemy na zakręty. Zobacz, zobacz. To jest zupełnie inna gra teraz. O, teraz. Leciałem teraz na ręcznym chwilę. Nie było perfekcyjnie, ale chyba jest poprawa. Tak jakby auto na tym, jak zaciągniesz hamulec ręczny, to trochę za szybko łapie trakcję. Tak w stosunku do Forza Horizon 5, nie? Tak się zatrzymuje szybciej na tym ręcznym, ale ogólnie zobacz. Weź ogarnij, jak wygląda płynnie ten drift teraz. W stosunku do tego, co było wcześniej. Zresztą myślę, że jak zainstalujemy te opony zwykłe do driftingu, to one właśnie będą tak działać. Nie wiem, czy poprawili drifting dla tamtych opon też. Ale jest to totalnie wyczuwalne, totalnie płynne.
Genialne. Wow. Ej, ja muszę przetestować inną furę, bo może ten samochód jest jakiś wybitny. Nie mam pojęcia. Tutaj macie ten taki stary tuning z Need for Speeda, Undergrounda, jedynki. Zobacz, jak ciulowo wyglądają te progi, ten przedni zderzak. A porównaj sobie do jakiegoś współczesnego tuningu, o na przykład coś takiego, nie? O ile fajniej to wygląda. No ta moda w tuningowaniu też gdzieś tam ewoluuje z czasem, prawda? Fajne to jest. O, teraz przy samochodzie pojawia mi się ikonka, że mam te opony driftingowe zainstalowane, specjalne. Tego zrobiłem do driftingu, okej. Jeszcze to miałem do driftingu. Okej, to jest ciekawe. Jak oni rozwiązali drifting w samochodach z napędem na 4 koła? Jestem strasznie ciekawy, więc biorę tego wariata. Ciekawe, czy w ogóle będą opony driftingowe do niego, wiesz, te pro. Są! Jak dajecie sobie te opony, no to nie możecie nic tuningować, nie możecie nic dostosować, więc musi zostać tak, jak jest. Dobra, czekajcie, muszę sobie ten kreskówkowy dym spod opon wymienić, bo jest źle. I teraz dajmy sobie może... A dajmy sobie taki... Fajne jest to malowanie tak w ogóle. Ktoś zrobił. Kozackie. Moim zdaniem anime bardzo pasuje do driftingu. Dajmy sobie taki zwykły może dym tym razem, co? Dobra, no to zobaczmy. Uuu, ale się ślizga, wow. Ej, jak w starych undergroundach, boomerzy będą zachwyceni, w tym ja. O, tu się ciężko odwrócić. Nie, to jak w karbonie, o, to, bo ten samochód tak bardziej z karbona jest. Ten model konkretnie. I tak, tapujesz na hamulec nożny, samochód ładnie zwalnia. Nie robią się jakieś takie głupie rzeczy jak kiedyś, jak przed tym update'em. Wow. Tutaj mamy action kamera, zobaczmy co się zmieniło. Lubię tą kamerę. No, tutaj już trochę gorzej jest moim zdaniem. To znaczy gorzej się ślizga. Transfer jest też trudniejszy od Viperowego. Ale kurde, dali radę, to jest napęd na wszystkie koła i bez problemu da się driftować. Tylko że jest inaczej, co myślę, że jest na plus, nie? No samochód z innym rodzajem napędu powinien inaczej się zachowywać podczas tego driftingu. Tak na szybko powiem, że zachowuje się w taki bardziej przyczepny sposób. Ej, musicie sobie to ogarnąć, bo jest naprawdę miodnie. Odpalajcie Unbounda, wyłączcie tego streama i idźcie grać. Albo zostawcie sobie włączony i grajcie ze mną. Będziemy razem wszystko sprawdzać. Aż chyba pójdę na jakąś strefę driftową i sprawdzę. Chociaż myślę, że może być nie najlepiej, bo tutaj jednak jedzie się wolniej, nie? Jak się tak ślizgasz. A w driftingu, wiesz, jak naliczają się ci się te punkty, musisz często robić zwroty przy dużych prędkościach i tak dalej, więc... Hamuj! Ale ślisko! Okej. Okay. Uciekamy. Dobrze, super. Teraz mogę się przenieść do chaty. Powinienem mieć do niego body kit, ten dragowy. Zobacz, zwykłe opony do driftu, czy jest różnica? Okej, okay, w sumie jestem ciekawy właśnie, czy te zwykłe opony zostały tak beznadziejne, jak były. Też musimy sobie to sprawdzić, bo może to też zmienili, nie? Ale powiem ci, że po tym, co tutaj przejeździłem, to naprawdę nie chce mi się ich wymieniać. Myślę, że będzie właśnie taki jakby oddzielny tryb driftingu. Dobrze zrobili, że dali oddzielne opony. Okej. Chyba tak. Tak, tak jest. Oni zrobili oddzielny handling driftingowy. A te stare opony driftingowe to jest ten stary handling driftingowy, który jest kompletnie nieintuicyjny. Zobaczcie, o ile bardziej przyczepnie jadę teraz tym Viperem. On coś tu się ślizga, zaczyna połykać te zakręty, wiesz. Wjeżdża na wewnętrzną. Nie jesteś w stanie poprowadzić tego driftu. Wchodzisz tutaj jakoś w takie, wiesz, ślizgi, power slidy. I do tej pory w ten sposób Unbound się driftowało, więc
Stąd ten mój entuzjazm, nie? Że naprawdę zmieniło się bardzo dużo teraz. Kompletnie nie byłem w stanie tego wyczuć wcześniej, a jak już wyczułem w miarę, to i tak te drifty wyglądały mega chaotycznie, tak nieprzyjemnie, no w ogóle żadnej przyjemności nie miałem z tego driftowania, ani z konkurencji online z innymi graczami podczas driftowania. Więc tak, pierwsze co zrobię, to wbijam do garażu, instaluję te nowe opony z nową fizyką driftingową. Jest poprawa i to znaczna, wow! Jeszcze jakby poprawili samo jeżdżenie samochodami, nie? Żeby nie podskakiwały jakoś dziwnie i zachowywały się w jakiś niewytłumaczalny sposób. To by było fajnie, ale póki co jest dobrze. Dobra, co robimy z naszym czarnym koniem? Możemy mu dać taki wlot? Nie wiem, to już chyba wiocha jak na dzisiejsze czasy. Nie wiem, czy mi starczy kasy na to, na ten tuning. Ha! Możemy usunąć przedni zderzak. Okej. Wersja dragowa. Jak będą wyglądały dragi w ogóle? Nie mam pojęcia. To jest ciekawe, nie? Bo dodali naprawdę takie ciekawe bodykity do tego samochodu. O, właśnie, odblokowałem teraz nowe felgi, więc to są te undergroundowe. No, do tego samochodu nie będą pasować. O, to jest to. To możemy sobie wrzucić. Ale do Mustanga mi nie pasują takie felgi. Raczej wolałbym wybrać takie powiedzmy standardowe, nie? Okej, no to tu za wiele opcji póki co nie ma, ale one się odblokują z czasem. Możemy wymienić spoiler póki co. Ten Fordowy jest spoko. Dawaj jakiegoś wrapa. Co tutaj ludzie powiedzą? Jest z tego, z Most Wanted. Możemy sobie zrobić wersję Razora. Proszę bardzo. Nie ma takiego specjalnego tuningu dragowego, nie? Więc możemy chyba każdym samochodem się ścigać na dragu. Co ja tu mam takiego dobrego do dragu? Nic no. Nie wiem, który samochód jest dobry do czegokolwiek. O, czekaj, wybiorę tego. Punktów stylu nie dodali. Zniknął ci interfejs? Ja mam wszystko. Ej, u mnie działa. Standardowa odpowiedź informatyka. Jest R8. O, czekaj, dobra, muszę to rozgrzać. Okay, bo... What the hell? Co mam zrobić? Aha, dobra! Shit! Ja miałem na dwa razy nacisnąć. O co tu chodzi? Okay, czym się zmienia biegi? Wow! Halo! Moje auto! Aha, bo tu się nie skręca! A, tu trzeba uważać. Perfect Shift! Ej, jest prawie identyczny jak w tym! W Undergroundzie też mamy takie znaczki, żeby zmienić bieg. Okej. Okay. Wow, dostałem do przota! Jak ten gościu jeździł! Ja tak samo na starcie śmigałem, jak ten gościu w R8. A to jest jakiś koksus, 111 poziom miał. Okej, okay, trzeba to powtórzyć, no nie poszło mi, nie powiem. Ej, no jest drag jak w Undergroundzie. Okej, trzeba nacisnąć. Bo ja, ciężko w to trafić. Dobre, będzie teraz. Trzeba patrzeć na zmianę biegów i na to, żeby czołówy komuś nie przywalić. Jadę za Dariusem. Jak tu teraz auta tuningować? Co i jak, ty? Okej, rozbiłem się na koniec, ale chyba nie byłem ostatni. Nie jest źle. Dobra, to jest klasa A+. Chciałbym wziąć mojego Mustanga. Ej, sporo tych wyścigów jest tutaj, zobacz. Dodali trochę tych wyścigów dragowych, wygląda na to, nie? Okej, okay, to jest trzeci. Chyba bardzo ważny jest start, co? Za każdym razem jest inna temperatura, zobacz. Do ustawienia. O co tu chodzi? Okej, co teraz? Tutaj. Wow, on mi odbił. Ej, jest tak, jest dosłownie tak samo jak w Undergroundzie, tam jedynce czy dwójce. Identyko.
Nawet te pasy zmienia się tak samo. I jak w złym momencie zmienisz, to o kilka pasów potrafi ci auto przeskoczyć. Co oni zrobili, ty? Prawie że remaster Undergrounda. No nie, no nie przesadzajmy. Pewnie dalej jeździ się do dupy. Jeszcze się nie ścigałem w normalnym wyścigu, ale nie pisali nic, że coś zmienili w tym, nie? Tylko sposób driftowania i wyścigi dragowe dodali. Ale jest klimat. No dobra, jedziemy dalej. Ej, fajnie, że wziąłem taką furę akurat. Dobra, teraz ruszę od zera obrotów. Nie wiem, czy dobrze robię, to zobaczymy, no. Trzeba próbować każdej taktyki, czy nie? Czyli za perfekcyjną zmianę dostajesz trochę nitra, żeby go użyć. Ej, kurde, odbiła mi się fura jakoś od innego samochodu. O, niedobrze. Czekaj, muszę biegi zmienić na jedynkę. Samochód sami, ja mam lane assistant teraz włączony i samochód sami nakierowuje się na konkretną drogę. No nie pykło, nie pykło. Ej, patrz, będziemy jechać. O, czekaj, nie tu, gdzie ty jedziesz? Ej, ten gościu w R8 chyba też pierwszy raz to jedzie, bo śmigał po tych wszystkich pasach jak szalony. O, ty, prawie się rozbiłem. Ej, jest dosłownie tak jak w tych starych undergroundach, wow. Patrz, śmiesznie to wygląda w nowych grach, ej. Strasznie śmiesznie, no, ale działa jakoś. Ty, co się dzieje? Okej, coś ty, te fury chyba za... Ej, prawie się rozbiłem pod koniec. Te fury same zmieniają czasami pas, wiesz? Wydaje mi się, czy wiecie? Wydaje mi się, że za lekko te fury chodzą między tymi pasami. Takie mam wrażenie. Okej. Dobra, i teraz skończyliśmy sobie te wyścigi. Ja wychodzę z tej playlisty. Bardzo fajne są wyścigi dragowe. Muszę mieć dobre obroty chyba przy tym starcie. Też mi się tak właśnie wydaje. To były zawody w klasie A+. Ciekawe, co się dzieje, jak mamy w tej najwyższej klasie S+. Myślę, że będzie hardcore. Szkoda, że nie ma tych opon dragowych jednak, nie? Ale z drugiej strony w Undergroundzie też niczego takiego nie było. No nie wiem, czy powinno coś takiego być, czy nie. Patrzcie, mamy sporo samochodów w sumie z tych Undergroundów. Mamy samochód Rachel, mamy tego R34. Chyba coś jeszcze było. Chyba nie jest dragowa. Mi się tak jakoś ubzdurało, że to było dragowe. Musi być wielki kapeć. O, czekaj, to by pasowało na dragi. On kosztuje tylko 4 dychy. Okropny jest. To nie, to właściwie nie wiem, do czego mogłoby pasować. Ty, najlepiej w całej grze przyspiesza ten Lotus. On jest szybszy od Regery na prostej. I byłby, myślę, że dobry do tych wyścigów. Co powiecie o tym Mustangu? Czy on ma taki spoiler jakby dragowy, nie? On by chyba pasował na dragi. Jak myślicie? Tamten Crown Victoria prędzej na te... Na NASCAR jakiś, tak? To nie pasuje chyba do dragu. Wydaje mi się, że coś takiego było z takim wielkim kapciem z tyłu. Ten Mustang z przesadzonym tuningiem. Dałem do niego te nowe opony driftingowe. Myślałem, że jakieś nowe radiowozy pododawali, ale nie. Ale głupio. Chciałem ręcznie nacisnąć. Nacisnąłem nitro. Jadę w ogóle na skrzyni automatycznej. Myślałem, że będę musiał zmienić jakoś tam na manuala, żeby ogarnąć coś, ale jest bardzo fajnie. Jak wrzucicie sobie do tej pory, jak wrzuciłem do trzech różnych aut
napęd, znaczy te opony driftujące. A co powiecie na samochód z napędem naprzód? Jak wrzucimy do niego opony driftingowe, co się wtedy stanie? Jestem strasznie ciekawy. Dawaj, robimy to. Ty, bo do tej pory każdy samochód, do którego wrzuciłem te opony driftingowe, zaczął się zachowywać w taki no naprawdę fajny sposób. Nawet napęd na wszystkie koła. Ale co z... Wiesz, to jest gra arcade'owa, no. Może nie będą dostępne na przykład dla Golfa. Tu mamy napęd na przód. O, to jest dobry tuning, bierzemy go. Ja wiem, że wszystkim się spodoba. To jest bardzo fajne w tej grze, że możemy sobie porę dnia zmienić w menu głównym. Chodźmy w części, chodźmy w opony. Jak tu będą te opony driftingowe. Ej, nie ma! Zobacz! To jest Zobaczcie! To jest samochód z napędem naprzód i nie możesz tu wrzucić driftingowych opon. Ja pierniczę! To już... To prawie symulator jest teraz. To jest prawie symulator w tym momencie. Niemożliwe, co oni zrobili z tym Need for Speedem. Ej, robi to robotę, kurde. I każdy samochód tak trochę inaczej się jednak prowadzi. Tutaj mamy też napęd na tył, a może to zależy od mocy, bo tutaj jest jednak klasa A+. To chodźmy może na spokojnie. W klasie A+, tutaj mamy, są pojedyncze i są takie... O ja, to może być ciekawe. Nie wiem, czy ktoś do mnie dołączy, więc chyba odpalamy online i gramy razem, co wy na to. Chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał ten interfejs, jak się będą naliczały te punkty i tak dalej. Więc na dole mamy kąt driftu pewnie. Wow! Ajajaj, przez ter! Uwaga na kolizję. Kolizje resetują mnożnik. No i im większy kąt, tym lepiej. Więc samochody z napędem na tył powinny się lepiej spisać, bo samochody z napędem na 4 koła, przynajmniej ten jeden, co sprawdzałem do tej pory, on nie chce robić takich fajnych kątów driftingowych, więc chyba lepiej wybierać napęd na tył. Nie. Nie w samochód. Strasznie fajne są te dźwięki opon, które próbują łapać trakcję. Teraz to ma kurde sens w końcu. Ile ta gra ma lat? 2? Tylko szkoda, że nie ma nocy, nie? Może inne zawody mają noc na przykład. Nie warto się mocno rozpędzać, bo potem nie idzie samochodem wyrobić przed zakrętem i wejść w niego odpowiednio. Hamulec ręczny moim zdaniem nie działa tak jak powinien. Na przykład teraz na chwilę zaciągnąłem go w tym samochodzie i koła się od razu nie zablokowały. Co jest, myślę, że spokojnie zainstalowaliśmy tu jakieś hydrołapy albo coś takiego, tylko daliśmy inne opony, nie? Ale nie działa on tak jak w innych symulatorach typu Assetto Corsa czy bardziej simcade'owych grach jak Forza Horizon 5, że faktycznie lecisz tym bokiem, że gdzieś tam możesz sobie dociągnąć ten samochód bokiem. Tylko to jest na zasadzie, że ten hamulec ręczny cię jakby spowalnia, wiesz? Wiecie? Cały czas się będę poprawiał, ale potrwa to z miesiąc co najmniej. A
ale fajnie jest, na pewno jest dużo lepiej niż to, co było do tej pory. Kurde, było kompletnie niegrywalne. Dobra, chyba ogarnęliśmy, nie? Tutaj nie będziemy tam nie wiadomo czego robić. Wychodzimy z zawodów, dajmy temu typowi tam wygrać. Ja sobie to później ogarnę. Tak, typ driftowania jak w GTA 5, dokładnie. Nie wiem, czy wy pamiętacie, jak się driftowało w undergroundach tych pierwszych. Ja całkiem niedawno grałem, a zresztą mam wszystkie te stare Need for Speedy zainstalowane na ROG Ally. To jest konsola, która, czy raczej przenośny komputer, który doskonale sobie radzi z tymi starymi grami. On tu Carbona, Need for Speeda, Most Wanted, Undergrounda 1, 2, bez problemu odpalam, bez żadnych CD-ROMów, nie powiem wam jak. Mógłbym teraz nawet włączyć i to driftowanie wygląda właśnie tak, czyli samochody zachowują się jak taka kostka mydła na jakiejś mokrej nawierzchni. Tam nie ma jakiegoś większego sterowania czy coś. Po prostu się ślizgamy i nie możemy za szybko jechać podczas tego ślizgu, bo nie wyrobimy przed zakrętem i hamulce nie działają tak jak hamulce powinny działać w samochodzie do driftu. To jest single player. On mnie tak nie kręci jak ten multik, bo w multiku naprawdę dużo się teraz dzieje. That street racer got away. Jest gitara. To wiesz, marchewy co chwilę. Mamy ten zmodyfikowany wydech i samochód jest mocno stunigowany. Czy zdobędę dziś Turinga? Nie wiem. Na razie testuję co jest nowego, a widzicie, że trochę tych nowości jest. Fizyki, driftowanie na kierownicy? Nie. Nie czuję tego. Myślę, że sprawdzę, ale czuję, że będzie do dupy, wiesz? Ach, tak jakoś, nie wiem, to chyba nie to. Nie wiem, czy graliście sobie w PvP, jak wyszły Audice. To był chyba ten poprzedni update. Były dwie Audice, nie pamiętam modeli. Każdy gracz miał inny tuning w tym samochodzie. Czyli jeden miał tam jakiś bodyki, drugi miał totalnie taki, wiesz, salonowy wygląd. Jeden miał spoiler, drugi nie miał spoilera. Fajnie to wyglądało, bo niby ten sam samochód, ale nie było tak jak w Fordzie, że wszyscy jeżdżą na przykład Focusami. Tutaj widzę, że jest jeszcze, dodali jedną rzecz, że teraz co 6 godzin zmienia się playlista, czyli będą inne zawody tutaj rotować. Do tej pory było to albo co tydzień, albo co tydzień chyba to było. Tutaj się wygrywa te fury. Zobacz, beat to win. Tu się dostaje Hondę, a nie mogę pojechać wyżej, żeby sprawdzić jaka będzie fura. Trzeba to odblokować, czyli odblokuje się za 7 dni, 14 i 21, a o to w tym chodzi. Honda Civic. Trzeba zrobić te wszystkie challenge, żeby pokonać jakiegoś takiego bossa. Bardzo fajne to jest. Podoba mi się. To wychodzimy do... Tak, wychodzimy sobie gdzieś tutaj. Aha, czyli musimy zaparkowane samochody ominąć 25 razy. Cyk, 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 cyk. Wyzwanie na razie dosyć proste. Ale dziwnie, znaczy fajnie się z tym driftuje, ale jak chcesz normalnie pojechać, żeby o, teraz minąć na blisko samochody, to jest trudno. Bo samochód jest taki, no, jak mydło na patelni, to jeszcze mokrej. Jeszcze 3 auta, o, jakiś grasz to jest. Siema, Darius. O nie, co ty masz na szybie? Fu, żałuję, że cię poznałem. Uciekam stąd. Dobra, mamy. I teraz muszę uczestniczyć w tej liście, żeby pokonać pierwszego bossa Varu. Dobra, dojechałem tutaj tym samochodem driftowym. Ciężko było. Okej, okay. No to co, klasa S+, zobaczymy czy ktoś dołączy. I Drift King. Czyli ja król driftu. Klasa S1, jest jeden gracz już. Muszę to tylko ukończyć i będzie. Jeden wyścig, więc powinniśmy to szybko zaliczyć. Ktoś wziął sobie BM-kę z Most Wanted'a. I don't know, może być też tak, I don't know. Spróbujcie sobie wyścigi drogowe, bo są naprawdę fajne. Pojechał!
O kurde. O kurde. O nie! Aj! Oj, chyba będzie ciężko go pobić, gościa. Przegrałem z Razorem, nie tak źle. Silvio? Ej, nie polecam tego Mustanga. Jest beznadzieja. Beznadzieja jest z tym Mustangiem. Znaczy, Viper mi lepiej pasował, a samochody gabarytowo... No Viper chyba większy nawet jest. Jakoś tak lepiej tej drogi się trzymał, chociaż nie jechałem jeszcze zawodów, a tutaj trzeba między tymi trafikami jakoś latać. Okej, hold to meet-up. Zobacz, zobacz, co tutaj mamy. Okej, muszę jechać teraz się gdzieś spotkać z tym typem, tak? Daleko trzeba jechać, a można się teleportować? Ty, muszę jechać do tego typa i z nim pogadać chyba. O, mogę się teleportować, więc ma o tym się... Patrz, jak on fajnie z przodu wygląda. Jeszcze światła. Dobra, zobaczmy. Tutaj mam jakiś challenge z nim zrobić. I teraz mam chyba pojedynek z tym Varu. Nie wygram jego fury. Okej, teraz muszę sobie wybrać samochód do dragu, ale nie jadę... O, wezmę sobie tego. To jest dobre auto. Nie jadę z graczami, jadę z botem. Ścigam się z bossem w multiplayerze. Jest 3 bossów do pokonania. Jak ich pokonasz, dostajesz furę. W tym wypadku Hondę. Muszę wygrać 3 pojedynki z nim, żeby przejść dalej. Ciekawe, co się stanie, jak przegram. Chyba nie chcę sprawdzać. Lotus, co ty robisz? Dobra, zrobione. Co on zrobił, ten samochód? Ja nim nie skręcałem teraz. Czyli mamy taką namiastkę single playera w multiku. Bardzo fajnie. Ty, dogania mnie. O nie, nie ma tak. Blokujemy gościa. Ej, wyprzedził mnie pod sam koniec. Zabrakło mi biegu. Niedobrze, pokonał mnie. O kurde. Teraz muszę się spiąć na ostatnim wyścigu. Teraz tylko jakby się biegi nie skończyły, byłoby fajnie. Jeszcze się gdzieś tam trzyma z tyłu, ale chyba wygrana będzie w kieszeni. Jest, dobra, weszło. Bardzo fajnie. No ale Lotus nie jest, przynajmniej nie z tą skrzynią, powinien mieć taką sześciobiegową. Jeszcze tego jednego biegu brakuje. Przyspieszenie jest dobre, ale... Okej, okay, pokonałem typa, dostałem mało kasy, ale mogę przejść teraz do Meduzy, żeby ją pokonać. I ona ma na przykład, tak, wygrać playlistę dragową. Nie, trzeba uczestniczyć w playliście dragową. Załatwić 5 gliniarzy. W samochodzie z klasy B i spędzić 30 sekund w powietrzu. Ciekawe, ciekawe. Jestem tylko ciekawy jednej rzeczy. Czy? A co to jest? Roadblock? Ej, tego nie było wcześniej. Czy nie było tego na mapie? A teraz się pojawiły blokady drogowe na mapie? Ciekawe. Kurde, no fajnie wygląda ten update. Na pewno jeszcze więcej trzeba tutaj podblokowywać. Mam w ogóle boosta XP jakiegoś do wykorzystania na godzinę. O, wjechałem do wody. Może sobie tu foto zrobię. Zrzut ekranu zrobić, tak? Będzie... O, teraz zrzut ekranu. Mało widać tego autka. Do wody wjechał i robi foto.